McDonald's jest najpopularniejszą restauracją fast food na świecie. Chociaż przeciwnicy niezdrowego odżywiania lokale omijają, okazuje się, że ten wciąż zbiera niezliczoną liczbę sympatyków. Jeden z byłych pracowników ujawnił kulisy. McDonald's to wciąż najchętniej odwiedzana restauracja fast food na świecie. Niskie ceny oraz ulubione smaki sympatyków szybkiego jedzenia wciąż zachęcają do odwiedzin. Jeden z mężczyzn, który pracował w lokalu, opowiedział o kulisach kuchni. Wiele osób jest w szoku, jednak czy to wystarczy, by zrezygnować z niezdrowych posiłków? Co ujawnił pracownik McDonald's? Będziecie w szoku, tych produktów nie zamawiajcie. W rozmowie z The Sun mężczyzna postanowił wyjawić, jak wygląda praca w kuchni giganta fast foodów. Nigdy nie zamówię nic, co zawiera lód. Nie chodzi o to, że woda jest zanieczyszczona i niezdatna do picia. To maszyny do lodu. Zdecydowanie nie są myte tak często, jak powinny, powiedział Anglik, który współpracował z sieciówką. Później odniosło się także, jak uzyskać lepszą jakość serwowanych frytek. Zamawiajcie bez soli, bo wtedy musimy przygotować nową partię. Wtedy też czyścimy tacę, żeby mieć pewność, że nie pozostaną na niej resztki soli, powiedział mężczyzna. Ci, którzy nie potrafią się oprzeć frytkom i właśnie po nie biegną do MC Dolantes, mogą sprawić, że jakość podanych będzie najwyższa. Dzięki tej rozmowie, wiele osób uświadomiło sobie, że lepiej jest skorzystać z ofert innych lokali. Historia giganta. Pierwszą restaurację McDonald's założyli bracia Richard i Morris. Lokal stanął w Kalifornii i miał być alternatywą dla domowych obiadów. Na miejscu klienci mogli zamówić burgery, frytki i cole. Najważniejsze jednak były różne warianty kanapek, były tam wersje z wieprzowiną, jajkiem, serem i rybami. Od 1948 roku zmieniły się warianty serwowanych tostów, a późniejsi współpracownicy oferowali przez dekady różne udoskonalenia. Niektórzy zauważają, że jedzenie jest uzależniające. Środowiska, które walczą o zdrowe nawyki, negują jedzenie w restauracji, a lekarze ostrzegają przed otyłością. Tysiące badań, analiz i śledztw dziennikarskich nie zakończyły działania restauracji. Mimo wszystko, wiadomo, jakich produktów unikać i jakie wybierać, aby mieć pewność, co do ich jakości. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.